Sieci komputerowe są dziś bardzo ważną częścią naszego życia. Sieć jako połączona grupa komputerów, połączona ze sobą medium transmisyjnym, stała się na tyle powszechna, że znalazła zastosowanie również w naszych domach, firmach, urzędach, jak i sieciach LAN. Sieć LAN, czyli sieć lokalna, to sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze, takim jak blok, szkoła, laboratorium czy też biuro. Topologię LAN określa sposób wzajemnego połączenia stacji w sieci. Rozróżnia się topologie fizyczne i logiczne. Topologia fizyczna określa sposób fizycznego połączenia stacji i urządzeń sieciowych. Topologia logiczna zaś sposób ich komunikacji między sobą. Wyróżnia się następujące, najczęściej stosowane fizyczne topologie LAN. Magistrali, bus, wszystkie stacje robocze w sieci połączone są do jednej wspólnej szyny. Pierścienia, ring, stacje sieciowe podłączone są do okablowania tworzącego pierścień. Topologię pierścienia stosuje się w technologiach Token Ring i EEE 802.5 i FDDI. Gwiazdy, star, kable sieciowe połączone są w jednym wspólnym punkcie, w którym znajduje się koncentrator lub przełącznik. Drzewa, tree, hierarchiczna gwiazda, jest strukturą podobną do topologii gwiazdy z tą różnicą, że są to możliwe gałęzie z wieloma węzłami. Mieszana, stanowi połączenie sieci o różnych topologiach. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o poszczególnych topologiach sieci lokalnych, ich zastosowaniu, wadach i zaletach, zachęcam do przeczytania skryptu dostępnego na platformie szkoleniowej.